Cześć wszystkim, tu Pan 7, a ze mną jest... Takumi. Gramy dalej w Neverwinter Nights, Shadows of Undrentide. Tak? Nie pomyliłem? No tak mówią na to miejsce tutaj, Undrentide. Dobra. Ostatnio zwiedziliśmy Wielką Bibliotekę we wschodniej części latającego miasta. Zostały jeszcze północna i zachodnia. I kolejne dwa wichry. Nie, dobrze mówię, ze wschodniej. No tak. Dobrze, rozejrzyjmy się. Gdzie tym razem? Północna? Chyba pierwsza jest najbliżej. Chyba jest najbliżej właśnie. No. Okej. A pamiętasz, co tam było? Nie. Ledwie pamiętam, co wczoraj miałem na obiad. Między odcinkami posprzątaliśmy ekwipunek. Tak, tak, znowu. Pod koniec. Mamy teraz, tak, mam. Ale jest porządek i może uda nam się go zachować. No w sumie chyba aż tak długo nie będzie nam potrzebny. Jesteśmy już bliżej końca niż początku. Właśnie, kto ma ten wicher mądry? Ja go mam? A nie wiem. A mam, jest u mnie. Okej. Okay. Dobra, ja sobie nie przypominam, czego że... ma? Jakąś zdolność? Można użyć. Tak? Mądrość sowy raz na dzień i znajomość legend, jedno użycie na dzień. Znajomość legend to chyba pozwoli... ułatwia identyfikację, co? Tak. Wiedza też chyba? Mądrość tak. Sowy. Tak, wiedza daje, ale czy... Czy mądrość daje bonus do, bonus do wiedzy? Klasy... Nie, inteligencja daje bonus do wiedzy, więc mądrość nie. No, w każdym bądź razie tutaj jest następny punkt naszej podróży, wieża krypt. Okej. Okay. Let's go in. Okej, uwaga, dwie pułapki są. Już jedną uruchomiłem. I bitewna muzyka. Dobra, nie ruszaj się na razie, zbiorę te pułapki. Okej. Okay. I idzie na nas poruszeni. Wyzwanie spacerek. Okej, okay, nie ruszaj się, bo tutaj dalej jeszcze widzę kolejne pułapki. Pułapki są wszędzie. Okej, czy oni będą się spawnować w nieskończoność? Z tych upiornych sarkofagów? Może, tak, na to, że wychodzą stamtąd. O, przywalił mnie. Do dzieła! Chyba nie odpoczęliśmy przed wyjściem. Tak? Spoko, zawsze może trzeba wyjść na chwilę. Okej, spróbuję zabrać jeszcze tą pułapkę. Okej. No to przynajmniej oznaczę. A, przywalił ci. Ale upadanie się udało. Okej, dobra, załatwmy tutaj. Załatwmy przynajmniej jedną z tych. Nie masz w ogóle czarów? Ten upiorny... A! Może powinniśmy ostrzeliwać ten upiorny sarkofag, żeby przestał się... Tak, tylko no nie mogę się ruszyć. Kiedy oni mnie atakują. Przywołaj pomoc. No, pająk tego będzie... akurat nie mam. Aha, okej. Okay. Już nie dają nam expa. Więc nie wiem, czy jest sens tutaj siedzieć i farmić. Okej, okay, zniszczony jeden sarkofag. Zajmę się drugim. Okej, okay, super. No to ich będę tu trzymał w takim razie. Bo jeden idzie na ciebie. Idę. A się rozmyśli. Idzie na ciebie. Super. Okej, oni mają bazową premię... Nie bazową, oni mają premię plus 5. Ja mam KP 25. No nie będzie im łatwo trafić. Więc póki co mogę tutaj siedzieć i tankować ich cały dzień. Uwaga, jeden idzie na ciebie. Drugi rozwalony sarkofag. Oko.
Uważaj na pułapki. Da się jakoś w tamtym sarkofagu mierzyć? Chyba nie. Po lewej masz. O, pułapkę odkryłem. Super. Kolejny sarkofag zniszczony. Okej. Okay. Stało jeszcze parę. Może wycofa się trochę. Bo dwóch cię bije. Ale chcę też w ten sarkofag trafić. A jakbyś się cofnął trochę, to zasięg nie miałbyś zasięgu? Nie mogę go w niego wycelować. Okay. Nie mogę go namierzyć myszką. Dobra, uważaj, to sobie pułapki. Widzę. Okej, okay, zniszczony. Super. Ups. I tak, aktywowałem pułapek. Dobra, wiesz co, przejdę... Rozbroiłem, znaczy się. To ja tu podejdę. Może, a czy zaznaczyła ci się teraz ta pułapka? Przy kolumnie? Przy kolumnie, nie. Nie, tam na której poruszony stoi? Mniej więcej? Nie, przy tej kolumnie, przede mną, koło mnie. Nie widzę. Okej, dobra, to pewnie muszę ją flagować, żebyś ty je również widział. Nie mogę trafić w... Sarkofag. Sarkofag nie mogę mierzyć. Okej, okay, spoko. Napiję się czegoś. Skupiły się na mnie, więc... Nie ma problemu. Tyle jest, zadajesz obrażeń temu sarkofagowi. Mało. Niszczenie okay. Sarkofagów przy użyciu kuszy. Tylko w Dungeons and Dragons. Po tym mi zostanie jeszcze ze dwa, myślisz, te sarkofagi? To trzeba będzie wejść głębiej wtedy. Okej. Okay. Porozwalajmy te. Wow, ktoś mnie trafił. A i tak nic nie zadał. Mam ten naszyjnik, który daje mi regenerację. I jak wchodziłem, miałem połowę zdrowia, bo wszedłem w pułapkę. A teraz mam już full. No, ciekawe. Okej, okay, więcej nie widzę sarkofagów, ale są tam głębiej. Okej, okay, to rozwalmy tych poruszonych. Ja pozabieram te pułapki. Podczas walki mi trochę gorzej jest je zabierać, bo wtedy muszę rzucać kostką. Okej? Okay. Kończy się walka, czy nie? No jeszcze co? Dobra. No, skończyła się. Myślałem, dobra, to pozabieram te pułapki. Sukces, dobra. Tutaj uwaga. Widzę tą pułapkę w przejściu. Aha. Okej. Okay. Sukces. Chyba nawet dlatego, że ją oznaczyłeś. Sukces, dobra. Czekaj, tutaj jest kolejna pułapka. To ja idę spać. Spoko, to ja tu pozbieram jeszcze tamte dwie. Chyba wszystkie. Chyba wszystkie sarkofagi. Miałem wrażenie, że mogą jeszcze być po drugiej stronie sali. Okej, okay, dobra. I jakiś poruszony się tam kręci rzeczywiście, więc no. Może jeszcze są. Dobra, uwaga, tutaj są znowu dwie pułapki. No, idę za tobą. Na razie je oznaczę. Ja to spróbuję zabrać. Okej, okay, to też. Widzę dwóch poruszonych. Trzech. Dobra, to też zabiorę. Mają całe mnóstwo pułapek. Mają cały ekwipunek pułapek. Czy tu jest bezpiecznie dojść do tych szczątek, które się świecą? Na zielono? No. Na razie tak, ale może się coś jeszcze pojawić. Okej, okay, jest bezpiecznie. Nie. Okej, okay, dobra. Pojawiły się właśnie. I poruszony tu idzie, ale chyba okay. Jeszcze nie zainicjował walki. Dobra, teraz jest bezpiecznie. Tu może być wicher, bo się świeci. Aha. Nie, tu jest klucz do krypty. Uwaga, pułapka. I tak już miałeś dużo. Aha.
Okej, uważaj po lewej. Również są pułapki. Okej. Chyba, że uda mi się trafić jakoś w ten sarkofag. Może jak się dobrze ustawi kamerę. Stąd nie możesz go namierzyć? Ja go mogę namierzyć. Poczekaj, daj, ja spróbuję. Ja mogę. No to strzelaj. Okej, okay, rozwalony. Wracaj tu. Odejdź, odsuń się. Ja ich załatwię. O, trafili mnie. Okej, pomoc, fajnie. Bicie łotrzykiem czegoś, co jest odporne na ataki zaskoczenia, jest trochę trudne. Okej. Okej, pająk za chwilę zdetonuje pułapkę. Może i nie. Okej, oznaczę ją przynajmniej. Okej, okay, musiałem, już się zdetonować. No, już, widzę. Uwaga, wchodzisz na kolejną. Na razie te korytarze białe są czyste. Okej, okay, strzelam do sarkofagu. Ja też. Okej. Okay. Jeszcze są? Nie sądzę, ale może jeden. Nie, chyba nie ma, już jest czyste. Okej, okay, twój pająk pada. Nie ma takiego dobrego KP jak ja. No jak zabrałeś wszystkie zbroje. Wybacz, żadna z nich nie miała sześcioro otworów na kończyny. Okej, okay, niektóre mają plus jeden tylko bonus do ataku. Przy takim ataku mogą mnie tylko trafić, kiedy 20 wyrzucą. O, jakieś doświadczenie było. 14. Super. Gdzie idziesz? Tutaj wracaj. Nie patrz się na tą stronę. Tutaj się masz patrzeć. No ciach, no ciach, dawaj. Gra mi się zawiesiła. To straciłem połączenie. Wracamy z powrotem. Po małej przerwie. Tak, tak, tylko oni zostali już. Dobra. Dobra, tutaj była rozbrojona pułapka. Dobra. Chodź tylko tymi jasnymi ścieżkami. Dobra, zginie. Zdążysz sobie pozabierać pułapki. Bo chcemy jeszcze pozbierać wszystko, co tutaj z tych sarkofagów wypadło. Okej. Okay. Mam parę zakładek pułapek, średnich pułapek energii negatywnej. Na tych
tu poszy chyba nie zadziała. Ale generalnie mówiąc, te białe ścieżki są zazwyczaj bezpieczne, nie? Czy nie? Tak, tak. Dobra. Tylko schodzenie z nich jest niebezpieczne. Dobra, zacznę je rozbrajać, bo już wystarczy mi ich. No, był. Nawet w trybie szukania parę pułapek zauważam. Okej. Dobra. Te szkielety na podłodze mogły coś sugerować, że niebezpiecznie jest się poruszać. Zbroja niezidentyfikowana oraz strzały wampira. Niezidentyfikowane, buty duszy słońca plus 4. A to tylko dla... Przedeż. Tylko dla tych nich. Okej, niektóre z nich to są duże pułapki elektryczne. To się bardziej przydadzą. Pan, że już tu rozbrajałeś. Gdzie? Czekaj, wiesz co? Zaraz podejdę do ciebie. Tutaj jeszcze rozbrajam. O, przez przypadek rozbrajałem jedną elektryczną. Trudno. O, jestem przy tej zbroi. To jest zbroja dowodzenia, ulepszenie charyzma. No, dobra dla paladyna. Czyli ani dla mnie, ani dla ciebie. Oraz strzały wampira. Nie wziąłeś ich? Czy były... Nie, zapomniałem. Dobra, ja je wezmę. Nie, wiesz co, akurat mam tyle wiedzy, że takie proste rzeczy mogę identyfikować, więc je już zidentyfikowałem. Chyba cały pokój już ten ogarnięty. Ta pułapki chyba też już wszędzie pozdejmowałem. No właśnie o pułapkach mówiłem. Jeszcze 7 sztuk złota i chyba już wszystko tu zebrane w tym pokoju. No stąd przyszliśmy. My jesteśmy, my przyszliśmy z południa. Tak, tak. O, jeszcze jedna pułapka elektryczna. To strzały wampira pozostawię przy północnym wyjściu. Okej. No to zrób. Zamek w drzwiach jest zbyt skomplikowany. Potrzebujemy klucza. Klucz, który wypadł z sarkofagu, służył do otworzenia tych drzwi. Okej, okay, to jest jakiś płonący człowiek. No, widzę, widzę. Nędza. I chyba atakuje. Nie? Nie wiem. Zaczerwieniona skóra i mosiężne obroże na szyjach sprawiają, że duchy te są niemal namacalne. Płomienie, które je spowijają, są jak najbardziej prawdziwe. Ale nic nie mówi. Jest zajęty i nie może ze mną rozmawiać. Okej, tu jest dużo trupów. O, zadam ci obrażenie. A ja nie. Nadgniła lekka kusza. Zardzewiały topór dwuręczny. Sztylet chochlika. Potrafienie uśpienie. Na dwie rundy i premia za ulepszenie 2. Okej, może być fajne. Uważaj na tych płonących ludzi. Gdzie jest ten sztylet chochlika? Jest za ścianą tutaj. Okej. Tam koło tej głowy, która się pali. Nadgniła lekka kusza.
Mała tarcza niezidentyfikowana. Tarcza z mitralu. Ramiano pancerza 2 za tarczę i swoboda. Ta tarcza? A, rzeczywiście. Tak. To może ci się przydać. Gdybym nie strzelał cały czas. To mała tarcza plus 2 idzie do przedmiotu. Okej, tu jest też jakaś zbroja do zidentyfikowania. Podwójny topór również. Zardzewiała zbroja. Zardzewiała włócznia. Zardzewiały podwójny topór. Elficka kolczuga S. Liferius. Tylko dla F, tylko dla pół elf. Pochłania 5 punktów obrażeń. Zamiast do pancerza 3. Jaki pancerz? Gdzie ją widzisz? Przy północno... Północno? Północno-wschodnim filarze. Aha. To by było dla mnie fajne. Bo ma dużą premię do zręczności. Ciekawe, co ta dźwignia robi. Szafi cienia, kamuflaż 5 poziomu, jedno użycie na dzień. Przemieszczenie 9 poziom, jedno użycie na dzień. Zbroja dla maga. Okej. Okay. Kostur, szaty cienia, rzeczywiście. Nie wyglądają najciekawiej te szaty cienia. A znalazłeś gdzieś ten... 4 hita? Tak. Na południe od tej dźwigni. Za tą głową. Nie widzę nic. O, jest. To sobie go wezmę. No, niektóre truposze mają zaklęcia, albo jak ogólnie przedmioty. Okej, tutaj ten ma jakąś kosę i ja mam jakąś małą tarczę, to zobacz sobie. Pewnie zardzewiałe. Nie, zardzewiałe bym zidentyfikował. Mała tarcza plus 3. Dobra. Zobaczmy. Dwa. Szaty Mothaethena. Minus 1 do KP. Jesteś człowiekiem, tak? To nie założysz tej elfickiej zbroi. A no nie. No bo jednak nie jest aż taka fajna. Mam fajniejsze. Okej, mi nic nie robią. Te płomienie, najwidoczniej... najwidoczniej mogę je unikać. Rzutem na zręczność. Na zwinność, znaczy. W tym obszarze nie można odpoczywać. No, nie dziwię się czemu. Dobra, tutaj te kości nic nie miały. Dobra, no to dźwignia, co? Chyba tak. Okej, no to ja wezmę. Nacisnę. Co teraz? Nie wiem. Nie widzę, żeby coś się wydarzyło. Nacisnąłem drugi raz, ale dalej nic się nie wydarzyło. Czy mamy pozabijać to tych... Idziemy tych poziom ludzi? Dalej. Nie wiem, szczerze mówiąc. Okej, próbujmy. Tutaj dźwignia kontroluje drzwi. Można przejść, nie wiadomo, czy były zamknięte wcześniej. Ciekawe, jak te drugie drzwi.
A dobra, już tu wszedłeś, to ja za tobą. Trzecie piętro. Jakieś doświadczenie się posypało. Szkielet wojownik. Chodź tutaj. Szkielet wojownik mnie zaatakował. Atakuje go. Chyba. A, rzeczywiście. Nie widziałem cię za tym. Sam się nie widzę. Wow, przywalił mi. Okej, okay, być może ta tamta dźwignia kontroluje ściany w tym pomieszczeniu. Albo i nie, ściany? Same się zmieniają. Okej. Okay. Widzisz, znikają ściany. Pojawiają się. Ale najwidoczniej z tego pomieszczenia nie możemy nic zrobić. I czekaj. Da się wyważyć tą ścianę? A, da się wyważyć. Szkielet łucznik. Okej. Szkielet kapłan. Ja mu pokażę. Szkielet kapłan nie powinien ranić. Nie mówcie mi, że rzucił na siebie pozytywną energię. Okej. Podwoje. Okej, co wyrzuciłem? 8. Bo znowu ma festiwal słabych rzutów. 2. 18, no. Bo wiesz, to nie ty jesteś hostem. Kto hostuje, ten nie podwuje. Szkielet wódz. Nie może znaleźć drogi. Bo oni oszukują. Bo dla nich się otwierają, jak potrzebują. Kościany golem. Ciekawe, jakie to ma wyzwanie? Skalę? Średnie. Ale i tak wolałbym chyba to rozwalić na dystans. Moja broń jest do niczego. Muszę chyba strzały zmienić. Ty, patrz, nie da się zastrzelić szkieletów z łuku? Ale tylko tego jednego. Dot plus 2, to da radę? Nie. No to był do ognia. W sumie to nie zobaczyłem, co ma. Okej, dobra. Został załatwiony. Jest dużo drzwi w tym pokoju. No, rzeczywiście. Próbuję się dostać do jednego z nich. O, długi łuk. Łuk długiego ramienia. No. Premia do ataku 2, premia za ulepszenie siła 2. Ale nie ma atrybutu potężnych. Dodatkowe obrażenia od ostrzału obuchowe. Nie, to ja mam lepszy. No to nas przegasz. Dobra, spróbuję wejść przez jedne z tych drzwi. Zobaczę, co się wydarzy. O! Kościany golem. Wylazł. Spoko. Tak nie tracisz zdrowia. No nie tyle, co nie tracę, ale szybko regeneruję. Znaczy nie szybko, ale regeneruję. No i... Tak, dzięki tej dużej zręczności mam dobre KP. Na początku troszkę ciężko było, ale jak już później podłapię się troszkę zręczności, to chyba ten build łotrzykowy jest całkiem niezły. Jeszcze lepiej jest, jak ktoś może potankować i wtedy mogę zadawać ciosy w plecy. O, zombie. No, wojownik. Dobra. Dużo kości. Przerażenie.
Jasny umysł. O, szkielet wód. A tam jest jakiś pokój z dużą ilością skrzynek. To nie sarkofagów? Nie, skrzyni. A nie, dużo sarkofagów, tak, jedna jest skrzynia. Dwie skrzynie. Dwa ołtarze i sarkofag. Okej. Okay. Na razie rzeczy do zebrania. Okej. Okay. Ma się otworzyć? Tak. Coś tu jest? Nie. Awansowałem poziom, jej! Turyjskie narzędzia plus 10. No zostaw mi, wezmę sobie. O! Władca guli. Na mnie się rzucił, raczej. Czemu podpadłeś? Dobra. Skrzynia, 13 sztuk złota, sarkofag. Z tego też coś wyjdzie, mumia? O, bransolety zręczności plus 4. To chyba mi się przyda. Ożywienie... Nie wziąłeś? Co? Nie wziąłeś? Czego? A wziąłeś, dobra, dobra. To jest ożywienie martwych, zaklęcie, to weź sobie. Ja to się prześpię może. Okej. No to ja wezmę to ożywienie martwych. W sumie, że mam mniejszą szansę na zginięcie. Rękawice łotrzyka. Wezmę te bransolety zręczności plus 4. To pewnie zwiększy mi KP. Tak. A co za tym idzie również premię do ataku. Fajnie. Jak się zniszczy, te ściany potem się odradzają. To gdzie teraz? Otwierajmy wszystkie drzwi. Co ty na to? Ups. Czy mi się zepsuły efekty dźwiękowe? Czasami jak atakuje, to nie ma. Okej, okay, sarkofag. A w nim? Nic. Tylko ożywieniec. Wow, nieźle, nieźle bije. Bardzo nieźle bije. Dobrze, nie mnie. Okej. Okay. Wybić coś może. Super, dobra. No przynajmniej coś miał, co? Chyba nie. Dał jakieś ekspy chociaż? Tak. No, 37. Not worth it. Czy tobie też przymula ten? Gra w tym pomieszczeniu? Tak, ten ekran strasznie zamula grę. Ten poziom. Że... Dużo jest tych efektów dymu. Właśnie, tam, może zapowiem. Też przez cienie. Każda ściana swój cień rzuca. O, następny poziom. O, super. To możemy oboje awansować, co ty na to. No. Dobra. Ja mam... Łotrzyk 5, wojownik 5. No to awansuję wojownika. Dobra. Dyscyplina, leczenie... I tyle. Dobra, czy mogę teraz wziąć ulubiona broń? Specjalizacja w broni? Nie mogę. O, jest specjalizacja w broni, krótki miecz. To mi da plus 2 do zadawanych obrażeń. Okej, okay, super. Mogę sobie wymienić jeden czar na usunięcie klątwy.
No to wiesz co, może zrób to. Wszystkie są przydatne. Leczenie ran poważnych, potężniejsza magiczna broń, przyspieszenie, rozproszenie magii. Wiesz co, to może wywal potężniejszą magiczną broń. Ile ona daje? Plus 5? Już mówię. Plus 1 na 3 poziomy, maksymalnie plus 5. Czyli teraz daje plus 3. A to co jeszcze innego masz? Przyspieszenie, rozproszenie magii, leczenie poważnych ran. To wiesz co, wyrzuć ci tą magiczną broń. Specjalizacja w broni, tą co wziąłem, to jest atut tylko dla wojownika dostępny. Premia do ataku plus 4 lub więcej. I ulubiona broń trzeba posiadać. Więc obecnie używam krótkiego miecza oraz sztyletu, więc jakby się udało znaleźć drugi fajny krótki miecz, to by było fajnie. Teraz krótkie miecze mają u mnie plus 2 do obrażeń. Zdejmiesz te klątwy? A, no tak. Nie zdejmę. Przywołałem pająka. Super. W sumie to było niższego poziomu, to mogę zdjąć. Okej, dzięki. Usunięta? Tak, usunięta. To teraz odpoczynek. Ja też sobie odpocznę. Dobra, i pora na małą przerwę. W tym odcinku dalej zwiedzamy te, jak to się nazywa, wieżę krypt. Wieża krypt, tak. Tak. I zdobywamy kolejny wicher, mam nadzieję. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć! Cześć!